Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. W swoim życiu przeprowadziłaś pewnie niejedną rozmowę. I te rozmowy miały różny przebieg, różny efekt. Tylko pytanie, czy zastanawiałeś się, z czego to może wynikać? Może pierwsza myśl jest taka, że to wina jest po stronie rozmówcy, że ciebie nie wysłuchał, że nie spełnił twoich oczekiwań. Kolejnym powodem może być to, że ty w niewystarczający sposób się do tego przygotowałeś, że nie powiedziałeś tego, co chciałeś, że byłeś zbyt zestresowany, żeby skupić się na konkretnych argumentach. I tutaj trudno jest jednoznacznie określić, gdzie leży ta wina. Możesz jednak coś zrobić, jeżeli masz przed sobą kolejne ważne rozmowy, ale nie tylko takie biznesowe, ale też życiowe. Przede wszystkim skupić się na tym, co ty chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie istotne, wszystkie swoje argumenty zebrać, po to, żeby już nie tracić na to w trakcie rozmowy czasu. Bo często jest tak, że podchodzimy do jakiejś rozmowy, mając jakieś ogólne założenie tego, co chcemy. Natomiast w trakcie zaczynamy wymyślać jakieś argumenty, powody, dla których ktoś ma z nami na przykład współpracować albo przyznać nam rację. Dopiero wtedy. I wtedy tak bardzo skupiamy się na tym, co my chcemy powiedzieć, co dla nas jest ważne, że przestajemy słuchać rozmówcy. A tam może bardzo wiele rzeczy się pojawić istotnych dla osiągnięcia tego porozumienia. Ale bez takiego przygotowania, bez przeanalizowania, bez nawet wyobrażenia sobie takiej rozmowy, jej przebiegu, trudno jest w trakcie potem skupić się na tym, co mówi druga strona, bo już my chcemy powiedzieć swoje argumenty, powiedzieć swoje myśli, co chcemy w danym momencie powiedzieć i aż wyrywamy się do odpowiedzi. Zamiast skupić się na tym, co ma do powiedzenia rozmówca, my już w myślach to przetwarzamy nasze odpowiedzi. Więc przede wszystkim to, co możesz zrobić, to poświęć czas na to, co ty chcesz powiedzieć. A jeżeli zaskoczy cię jakaś rozmowa, masz jakąś niespodziewaną rozmowę, to warto też w tym czasie takiego spokoju przemyśleć sobie i wiedzieć, jakie są twoje wartości i twoje przekonania, bo dzięki temu będziesz mógł we właściwy sposób prowadzić rozmowę. Tak, żeby zakończenie tej rozmowy, efekt finalny był zgodny z twoimi wartościami i przekonaniami. To też jest istotne, bo przygotowanie się do rozmowy, która wiesz, jaki ma cel i do czego ma zmierzać, będzie opierać się na przygotowaniu konkretnych argumentów, jakichś wypowiedzi. I wtedy już w tej rzeczywistej rozmowie będziesz mógł skupić się na tym, co ta druga strona ma do powiedzenia i w jaki sposób jest to spójne, w jaki sposób możecie dojść do porozumienia, żeby obie strony były tymi wygranymi. Bo w rozmowie też chodzi o to, żeby obie strony czuły, że są wygrane. Nie o to, że ty zdobyłeś więcej i przeciągnąłeś tamtą osobę na swoją stronę albo odwrotnie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby osiągnąć taki balans, równowagę. Można powiedzieć taką zasadę win-win, obie strony są zwycięskie. I o to też chodzi. Więc zawsze przygotowywuj się do rozmów po to, żeby móc skupiać się na tym, co ma druga strona do powiedzenia i dzięki temu osiągać ten efekt, rezultat wspólnej wygranej. A jeśli na co dzień po prostu zaskakują cię różne rozmowy, jakieś spotkania, to bądź świadomy tego, jakie są twoje wartości. Ale kolejna rzecz, która też tutaj jest ważna, to na pewno praca nad swoją pewnością siebie. To pozwoli ci być pewnym, opanowanym w takich zaskakujących i nietypowych sytuacjach. Będzie to też dobre, jeżeli chodzi o obronę swoich argumentów. Bo może też się tak zdarzyć, że druga strona wcale nie dąży do tego, żeby była obustronna zgoda, zwycięstwo, tylko chce przeforsować swoje argumenty. Więc tutaj ta pewność siebie też musi być dobrze zbudowana, więc nad tym też pracuj. To też jest bardzo ważne. Ale kolejna rzecz, ważna rzecz, to właśnie świadomość twoich wartości, przekonań, no i przygotowanie przede wszystkim do takiej rozmowy.
żeby już wtedy móc skupiać się na tym, co ktoś do ciebie mówi, a nie na tym, co ty jeszcze chcesz powiedzieć, co ci przychodzi do głowy. I myślę, że wtedy efekt będzie osiągnięty. Cześć.